Państwowa Komisja Wyborcza. Jesteśmy 2 grudnia. Radosław Siedlecki, oświadczenie. Radosław Siedlecki, drodzy moi oglądacze, telewidzowie. Jestem tu po raz kolejny raz, ponieważ doszło do jakiegoś dziwnego incydentu. Do dnia dzisiejszego nie mam oficjalnych wyników wyborów na mnie, a startowałem do Sejmiku Mazowieckiego z okręgu warszawskiego Warszawa, Praga, Północ, Południe, Targówek, Białołęka, Wawer. Ja oczywiście chciałem serdecznie podziękować tym osobom, które głosowały na mnie, bo wiem, że głosowały na mnie i nie wiem, co się stało, ale no, trudno się mówić. Ale tutaj niedawno był pan Bieńko, na którego zagłosowało około 20 osób i on zobaczył w wynikach, że ma 0 głosów. Jak to można zobaczyć, redaktor? On widział jakieś protokoły, właśnie jakieś cząstkowe wyniki, jest bardzo zdziwiony. A tak słyszałem, panie redaktorze, z panem Bieńko to jest bardzo gruba sprawa, bo ma potwierdzone, ma dowody na to, że ponad 20-osobowa jego rodzina głosowała na niego i okazuje się, że 0 głosów ma, więc nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że i ja 0 głosów miałem, a wiele osób pisało mi SMS-y i nawet na Facebooku pisało, że głosowało na mnie, więc prosta logika. Wybory i po wyborach. Niestety niezbyt smaczny klimat jest powyborczy w Polsce, ale ja tego tak nie pozostawię. Będę domagał się sprawiedliwości, mimo że już wczoraj upłynął oficjalny termin składania wniosków do prokuratury. Niestety przyznam się, głupio postąpiłem, że nie złożyłem wniosku do prokuratury. Nie wiem, co teraz będzie, ale możesz będę... złożyć. Możesz teraz, jutro możesz jeszcze, złożyć. Jeszcze mogę złożyć, redaktorze? W każdej chwili, masz 5 lat. Tak, ale o przestępstwie informacji. Tak, ale w wiadomościach mówili, że już oficjalny termin minął. Oficjalny termin składania do prokuratury doniesienia o przestępstwie to jest 5 lat. A, tak. I dlatego właśnie, szanowni drodzy moi wyborcy i telewidzowie, stoję tu pod Krajowym Biurem Wyborczym, pod Państwową Komisją Wyborczą i chciałem powiedzieć, że te osoby, które tutaj wtargnęły, domagając się natychmiastowej dymisji członków Państwowej Komisji Wyborczej, dopięły swego, bo poddali się do dymisji, ale w jakich okolicznościach? Sprzed Państwowej Komisji Wyborczej dla Telewizji Narodowej wypowiadał się Radosław Siedlecki. Chciałem pozdrowić jeszcze Szymona Czerwonkę z Familiady, bo obiecałem mu to, i całą ekipę Familiady i pana Karola Strasburgera. Pozdrawiam.